Od zarania dziejów człowiek przyjmuje środki odurzające, by się leczyć lub doznawać przyjemności. Alkohol, kokaina, morfina działają na mózg. Narkotyki i mózg, konopie, wyzwanie dla nauki. Biologia potrafi wyjaśnić wpływ narkotyków na układ nerwowy, a badanie tych substancji pozwala lepiej pojąć funkcjonowanie mózgu. Konopie siewne są najczęściej zażywanym narkotykiem na świecie. Dla naukowców stały się narzędziem badania mózgu, równie nieoczekiwanym, co cennym. Konopi pochodzących z indyjskich i chińskich zboczy Himalajów od dawna używa się podczas obrzędów rytualnych i ze względów na właściwości terapeutyczne. Maroko produkuje 2300 ton rocznie i pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce na świecie. Konopie pali się w postaci suszonych liści nazywanych marihuaną, trawką lub gandzią, albo w formie żywicy, haszyszu. Wykorzystuje się również pył otrzymywany tradycyjną, marokańską metodą młócki. Konopie stosowane przez 160 milionów osób są najbardziej rozpowszechnionym na świecie nielegalnym narkotykiem. Jednakże dzięki badaniom nad konopiami naukowcy, wśród nich Daniel Piomelli, odkryli układ ważny dla funkcjonowania mózgu. Jeszcze przed paroma laty nikt nie podejrzewał jego istnienia. Wiemy znacznie więcej niż 10 lat temu, ale wciąż brakuje nam ważnych elementów. Nie potrafię oszacować tego procentowo, ale o kanabinoidach wiemy dziś mniej więcej tyle, co jakieś 30 lat temu wiedzieliśmy o analogicznych przekaźnikach, jak serotonina lub dopamina. Znajdujemy się w niezwykłym punkcie. Zaczynamy doceniać znaczenie układu i nas to zachwyca. Ale jeszcze nie pojmujemy go w pełni. Gdyby nie myszy i szczury, nie udałoby się zbadać działania narkotyków. Dzielą z nami dużą część genów, a narkotyki wywołują w ich mózgach podobne burze. Ludzkość ma moralny dług wobec tych zwierzątek. Można narkotyzować szczury, manipulować ich genami, nawet pociąć je na kawałki. To przykra, ale konieczna codzienność laboratoriów porównujących szczury normalne i znokautowane. Podobnie jak inne narkotyki, konopie, widziane tu pod mikroskopem elektronicznym, wdzierają się do systemu komunikacji mózgu. Nasz mózg przez większość czasu prowadzi dialog wewnętrzny. Jego prawidłowe funkcjonowanie zależy od nieustannego dialogu 100 miliardów komórek nerwowych, neuronów. Żeby informacje mogły krążyć, neurony wysyłają do siebie chemicznych posłańców, neuroprzekaźniki. W sprawach dotyczących bólu, przyjemności lub rytmu wymiany informacji, neuroprzekaźniki regulują delikatną, skomplikowaną równowagę, od której zależy funkcjonowanie organizmu. Wewnątrz każdego neuronu jest niewielka przestrzeń o intensywnej aktywności. Tutaj w synapsie działają neuroprzekaźniki. Żeby informacje mogły krążyć między neuronami, docierają one do odpowiadających im receptorów. Na początku lat 90. naukowcy odkryli w receptorach substancje podobne do konopi. Znaczy to, że mózg je produkuje.
Te cząsteczki i ich receptory tworzą endogenny układ kannabinoidowy. Endogenny, ponieważ znajduje się wewnątrz organizmu. Od roku 1980 wiemy, że istnieją wyspecjalizowane receptory. Mózg, jak i cały organizm, jest przygotowany do otrzymywania tych substancji, kannabinoidów. Organizm ma receptory, specjalne białka, by je przyjmować, choć nie po to, by rozkoszować się marihuaną lub haszyszem. Mamy cały endogenny układ kannabinoidowy. Żeby pojąć znaczenie tego układu, należy najpierw zauważyć, że liczba receptorów kannabinoidowych jest o wiele większa niż w wypadku innych neuroprzekaźników. Liczba tych receptorów zadziwiła badaczy. W niektórych obszarach mózgu są 12 razy bardziej liczne niż receptory dopaminowe. To jasne, że układ kannabinoidowy pełni istotną funkcję w mózgu. Jeszcze 5 lat temu nawet jej nie podejrzewaliśmy. Układ ten działa na móżdżek odpowiadający za koordynację ruchową. Na pień mózgu regulujący funkcje życiowe. Prążkowie, hipokamp i ciało migdałowate, zarządzające odruchami, pamięcią i lękiem. Po zidentyfikowaniu receptorów, naukowcy zaczęli szukać w organizmie substancji podobnych do konopi. Zaczęli poznawać nieodkryte tereny mózgu. W roku 1992 zdołali wyizolować pierwszy kannabinoid – anandamid. Nazwa pochodzi od słowa ananda, oznaczającego w sanskrycie szczęście. Rozpoznali jeszcze 4, ale uważa się, że w sumie istnieje ich nawet 10. Te odkrycia poczyniono dość późno, ponieważ badacze nie dysponowali dobrym portretem pamięciowym. Szukali klasycznych neuroprzekaźników, a kannabinoidy wcale nie są do nich podobne. Na przykład dopamina. Neuroprzekaźnik czeka w pierwszym neuronie na sygnał do działania. Jest wtedy uwalniany do synapsy i dociera do receptorów następnego neuronu. Kannabinoidy nie istnieją jako takie. Kiedy są potrzebne, powstają z tłuszczów powierzchni neuronów. Przechodzą następnie do synapsy i mogą stymulować swoje receptory w dowolnie wybranym neuronie. Neurofarmakolog z Collège de France, Jean-Paul Tassin, od dawna studiuje działanie substancji czynnej konopi delta-9 tetrahydrokannabinolu, inaczej THC. Można powiedzieć, że ludzie w swoich mózgach produkują substancje podobne do narkotyków. Czym różnią się narkotyki pochodzące z zewnątrz organizmu od endogennych? Różnica leży w ilości. Przyjmowanej substancji, THC czy opium, jest nieporównanie więcej niż uwalnianej przez mózg. Po drugie, lokalizacja. Te substancje pojawiają się w ściśle określonym miejscu, w synapsie, obszarze o niewielkiej powierzchni. Kiedy przyjmujemy narkotyk, cały mózg znajduje się pod jego wpływem. Zatem wszystkie obszary są stymulowane jednocześnie. Isso aí. Muito louco. Isso aí.
Joint z marihuany aktywuje układ endokannabinoidowy. Zostają uruchomione wszystkie kontrolowane przezeń odruchy. Pod wpływem konopi palacze wpadają w euforię. Niektóre bóle i lęki się rozmywają. Wyostrza się wrażliwość na kolory i dźwięk. Słabnie pamięć niedawnych wydarzeń, ruchy stają się wolniejsze, wzrasta apetyt. Intensywności tych skutków nie da się porównać z wpływem kokainy lub heroiny i dlatego konopie nazywane są narkotykiem miękkim. Kannabinoidy nie mają gwałtownego działania. Efekt psychotropowy nie jest wcale dramatyczny, więc znajdą się z pewnością obrońcy marihuany. Znajdą się też jej wrogowie. To doskonały temat do dyskusji. W tym sporze racja leży po obu stronach. Konopie zyskały popularność w Europie w początkach XIX wieku. W latach 50. XIX wieku paryski klub amatorów haszyszu gromadził takich pisarzy jak Gautier, Baudelaire, Denerval i plastyków jak Daumier czy Delacroix. Konsumpcja upowszechniła się na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. W latach 30. państwa zachodnie zdelegalizowały konopie. Filmy propagandowe ostrzegały rodziny. Marihuanę nazywano zabójcą młodzieży. Ale w kręgach jazzowych artyści i poeci Beat Generation zachwalali te substancje. Wraz z ruchem hipisowskim w latach 60. doszło do istnej eksplozji spożycia wśród młodych Amerykanów i Europejczyków. Konopie stały się narkotykiem love and peace. On l'adopte, adopte, sur l'adopte, stone et tout. La plupart des trucs me rendent vraiment triste, tu sais. Le pied, la planète, il n'y a plus que ça. Pourquoi tu fumes, toi? Pod koniec lat 60. piosenki Boba Marleya i ruch rastafariański propagowały użycie gandzi, jak marihuanę nazywano na Jamajce. Trawa jest dobra na wszystko. Dlaczego ludzie, którzy jakoby chcą naszego dobra, zabraniają nam palić? Mówią, nie pal, bo zostaniesz buntownikiem. Szacuje się, że 4% ludzi na świecie pali konopie. By lepiej pojąć to zjawisko, na zlecenie niemieckiego ministra zdrowia Dieter Kleiber przeprowadził ankietę wśród 1500 konsumentów. Wśród osób palących konopie regularnie wyróżniamy trzy podgrupy. Die also so eine Subklassifikation
ermöglichen. W pierwszej są ci, którzy palą, żeby się odprężyć po dniu pracy. Zwykle sami, słuchając muzyki lub czytając. Drugą grupę stanowią palący dość często podczas spotkań w dyskotekach, ale tylko w towarzystwie i nigdy sami. Trzecia grupa, która najbardziej nas zaciekawiła, to konsumenci chroniczni i długoterminowi. Nie tylko zaczęli najwcześniej, ale są też najmłodsi i wśród nich jest najwięcej uzależnionych. 28%. Nałóg, który obserwujemy u palaczy konopi, to uzależnienie psychiczne, dość niezwykłe, jeżeli idzie o liczby. Dotyczy 1-2% konsumentów i objawia się u osób szczególnie wrażliwych, u których występowały już problemy natury psychicznej. Uzależnienie. Wreszcie padło wielkie słowo. Konopie, jak wszystkie narkotyki, wywołują w mózgu wzrost stężenia dopaminy, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za odczuwanie przyjemności. Oh, Jimmy, you're wonderful. You're just finding that out. Zdaje się, że sama perspektywa przyjęcia kannabinoidów powoduje wzrost stężenia dopaminy. Zakończenia znajdujące się w jądrze ogoniastym pobudzają wydzielanie dopaminy. To ważne, ponieważ odpowiada ono za odczuwanie głodu, pożywienia lub narkotyków. Wzrost stężenia neuroprzekaźnika i uruchomienie receptorów w tym obszarze może stymulować pewną skłonność do narkotyku. W laboratorium Rafaela Maldonado badano na myszach właściwości wzmacniające konopi. Doświadczenie pozwoliło sprawdzić, czy myszy lubią konopie i czy mogą się od nich uzależnić. Umieszczamy myszy w dwukomorowych pojemnikach. Najpierw pozwalamy im swobodnie zwiedzać. Następnie, w komorze ciemnej, wstrzykujemy im narkotyk, a w jasnej roztwór soli fizjologicznej. Jeśli narkotyk ma właściwości wzmacniające, mysz woli spędzać więcej czasu w komorze ciemnej. W przeciwnym razie wybierze jasną. Kiedy wstrzykuje się myszom kannabinoid, myszy spędzają większość czasu w pomieszczeniu ciemnym. To znaczy, że są zadowolone. Ale żeby zmierzyć stopień uzależnienia u ludzi, lekarze i badacze odwołują się do podręcznika diagnostycznego chorób psychicznych DSM-4. System DSM-4 pozwala zdefiniować kryteria lęku, depresji, schizofrenii lub uzależnienia. Na jego podstawie stwierdziliśmy, że konopie mogą powodować uzależnienie.
Jednak nie występuje tu uzależnienie fizyczne. Przerwa w przyjmowaniu nie powoduje istotniejszych dolegliwości. A więc jest to uzależnienie psychiczne. Może jednak prowadzić do nadmiernego spożycia i utraty panowania nad konsumpcją. Jedynie palący regularnie mają fizyczne objawy głodu. Wynikają one z modyfikacji receptorów kannabinoidowych. Uważa się, że te zmiany są odwracalne. Jeśli ktoś przez lata palił duże ilości marihuany i nagle przerwie, przez parę tygodni lub nawet miesięcy będzie odczuwał depresję, lęk, utratę apetytu i rozdrażnienie. Ten ostatni objaw jest nieomylny. Ciekawe, badania dowodzą, że jeśli podamy tym osobom trochę DHC, substancji aktywnej, znikną prawie wszystkie objawy. To znaczy, że organizm przyzwyczaił się do marihuany. Wyhamował własny układ i musi teraz utrzymać jej stężenie. Coraz więcej palaczy szuka pomocy lekarza. W praktyce specjalisty od uzależnień, Filipa Batela, użytkownicy kanabinoidów stanowią 3% pacjentów. W przypadku konopi należy ustalić bardzo dokładne rozpoznanie. To trudne, ponieważ przy innych substancjach występuje jasna korelacja między spożywaną ilością a poziomem uzależnienia. W przypadku konopi nie możemy z różnych przyczyn zastosować tego schematu. Pacjenci rzadko wiedzą dokładnie, jaki typ produktu przyjmują, nawet jeśli mają stałego dostawcę. Zawartość THC bywa ogromnie zmienna. Prosimy pacjenta, by codziennie notował, co pali. Lecz trudno mu to zrobić, ponieważ konopie mają wpływ na pamięć krótkoterminową. Kiedy pali w towarzystwie, różnie się to odbywa. Czy jeśli miał dwóch kompanów, wypalił jedną trzecią? Dalej musimy ocenić poziom uzależnienia. To niełatwe, ponieważ pacjenci często przez długi czas minimalizują konsekwencje. Nie ze złej woli, ale dlatego, że nie mają narzędzi mózgowych, poznawczych, by dokonać samooceny. Pacjent mówi, palę, bo lepiej się wtedy czuję w towarzystwie. Jeśli zaczniemy drążyć temat, powie, ale kiedy przesadzę, mam lęki, wpadam w jakąś paranoję i ktoś znajomy i lubiany, wydaje mi się, pojawiają się niedogodności. Kłopoty związane z paleniem. Skłaniają one do decyzji o zaprzestaniu. Pacjent ma wątpliwości. Przestać czy palić dalej? Jeśli mu każemy wypełnić kwestionariusz, pomożemy mu podjąć decyzję. Od kilku lat w Europie wzrasta spożycie konopi wśród młodych ludzi. W Stanach Zjednoczonych jeden nastolatek na pięciu wypalił choć jednego jointa. Zdaniem Daniela Piomelego, wczesny kontakt z konopiami może mieć szkodliwy wpływ na rozwijający się mózg.
Młodzi mężczyźni pod wieloma względami przypominają dorosłych. Są równie wysocy, mają zarost, prowadzą życie seksualne. Są jednak wyposażeni w jedną cechę, której dorosłym brak. Ciekawość, otwartość, głód intelektualny. Dzieje się tak dlatego, że układy mózgu angażują się w zachowania poszukiwawcze, w odkrywanie świata. Te systemy rozwijają się także później, ale na tym etapie są najbardziej chłonne. Jeśli zaczniemy je pobudzać w sposób nieodpowiedni, za parę lat mogą się pojawić poważne problemy. Wciągnij dym jak najgłębiej do płuc i przytrzymaj ile się da. Nie chcę. Spróbuj. Nie wiesz, że jeden nie zaszkodzi. Nie da się przewidzieć skutków. Niektóre gatunki są słabsze, inne mocniejsze. Każdy z nas reaguje inaczej. Jak to jest? Spróbuj, to się przekonasz. Większość palących pragnie wciągnąć innych. Wywierają nacisk na przyjaciół. Kto odmawia, zostaje outsiderem. Konopie palą młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje. Dzięki marihuanie nie odczuwają tak silnie przymusu dostosowania się do otoczenia. To chwilowo pomaga, jeśli przyjmują niewielkie dawki, ponieważ zyskują chwilę wytchnienia. Ale konfrontacja z otoczeniem jest w procesie dorastania konieczna. Nie można odsuwać jej w nieskończoność, bo wtedy świat ulegnie deformacji. Przychodzi czas, kiedy człowiek musi decydować o przyszłości. Ci, którzy uzależniają się od marihuany, uzależniają się od ucieczki, w której świat nierealny jest piękny, a prawdziwe życie niepotrzebne. Gdybym miał podać granicę, powiedziałbym, że od chwili, w której nastolatek zaczyna palić rano, tak zaczyna dzień, groźba nałogu staje się niebagatelna. Trzeba uważać. Jeżeli powiemy nastolatkowi, że jeśli zapali jointa, na pewno zostanie narkomanem i będzie sobie wstrzykiwać heroinę, skłamiemy. Jeżeli zaczniemy straszyć przerażającymi skutkami, by zniechęcić do palenia, nie tylko nam się to nie uda, ale wywołamy odwrotny skutek. Konopie w dużych dawkach mogą powodować uzależnienie psychiczne, ale fizycznego nie. Jak zniechęcać do narkotyku, którego skutki są, zdaniem naukowców, bez znaczenia? Należy ograniczyć spożycie kannabinoidów, ale po pierwsze ostrożnie, po drugie musimy brać pod uwagę, że pali połowa nastolatków.
A przecież wcale nie połowa nastolatków ma problem z marihuaną. To nieprawda. Jeśli chcemy, by nam ufali, musimy uważać, bo jeśli przesadzimy, więcej nam nie uwierzą. Nie wolno kłamać, nawet w dobrej wierze. Nie można podawać fałszywych danych naukowych. Gdybym powiedział, że palą tylko nastolatki, przesadziłbym. Mimo wszystko to rodzaj epidemii. Po marihuanę sięgają dzieci 13-14-letnie, palą coraz więcej, ale po 20 spożycie gwałtownie spada. To dowód, że same konopie nie są środkiem uzależniającym. Można je rzucić bez trudu. Często, kiedy dorośli podejmują stałą pracę, przestają palić albo spożywają marihuanę w stopniu minimalnym dla zabawy. W większości krajów uprawa konopi i używanie ich są zabronione. Niektórzy sieją marihuanę w szafie. Holandia jako pierwsza wpisała do prawodawstwa ideę narkotyków miękkich. Spożywanie ich nie jest tu uznawane za wykroczenie. Legalna sprzedaż konopi jest możliwa jedynie w coffee shopach. Co roku miłośnicy spotykają się w Amsterdamie na pucharze konopnym. To Double Bubble. Trzy razy zdobyła puchar. Bardzo czysta, najwyższej jakości. W ostatnich latach oskarżono konopię o wywoływanie poważnej choroby psychicznej, schizofrenii. Choroba ujawnia się pod koniec młodości lub w początkach wieku dorosłego. Wyraża się utratą kontaktu ze światem rzeczywistym, dezintegracją osobowości, majakami i omamami. U pacjentów o profilu schizofrenicznym, uzależnionych jednocześnie od kannabinoidów, zauważamy, że epizody, pierwsze oznaki, które psychiatrzy utożsamiają z zaburzeniami psychotycznymi, pojawiały się zanim zaczęli palić. Konopie jedynie uwydatniają, wzmacniają zjawisko, które istniało już wcześniej. Najwyraźniej problem schizofrenii i konopi pojmuje się opacznie. Schizofrenicy są szczególnie podatni na uzależnienia. Wielu z nich ma nie tylko problem alkoholowy i tytoniowy, ale też pali marihuanę. Schizofrenicy używają konopi z przyczyn, które zostały dokładnie zbadane. Po pierwsze, pomaga im to odczuwać euforię lub chociaż przyjemność. A jednym z objawów schizofrenii jest brak tego uczucia. Konopie są im pomocne farmakologicznie. Po drugie, w poszukiwaniu produktu, który jest nielegalny, więc trzeba stworzyć całą sieć, by go zdobyć, znajdują element socjalizacji.
Schizofrenicy są często bardzo samotni. Można sobie wyobrazić, że użycie konopi u schizofrenika ma wpływ dobroczynny, zwalczający chorobę. Schizofrenicy używają konopi w celach terapeutycznych. To stwarza dużą trudność w podejmowaniu kwestii tego narkotyku. Konopie nielegalne w większości krajów mają dobrze znane właściwości terapeutyczne. Haszysz jest lepszy od papierosów. Palę od 50 lat. Kiedyś ludzie całe życie palili czysty haszysz i zdrowie im dopisywało. Niektóre państwa, na przykład Szwajcaria, dopuszczają użycie medyczne i uprawę konopi. Dla mnie to coś bardzo dobrego. Lekarze w Szwajcarii podają konopie chorym. To ekstraktor pyłku. Delikatnie go wyciągamy, następnie prasujemy, żeby w formie twardej łatwiej go było dowieść do pacjentów. Berneńska klinika leczy chorych na stwardnienie rozsiane kapsułkami na bazie konopi. Pomaga zasnąć i budzę się bardziej odprężony, bo bywa ciężko. Alternatywą są leki dające silne skutki uboczne. Nigdy nie używałem środków przeciwdrgawkowych i przeciwskurczowych z obawy przed nieprzyjemnymi skutkami. A te kapsułki są dobre i mam nadzieję, że pomogą. W Szwajcarii dopuszcza się jedynie użycie medyczne. Jest tu 300 hektarów upraw marihuany, ale tylko 40 legalnych. Większość produkcji trafia do użytku niezgodnego z prawem i na eksport. Należy zdać sobie sprawę, że nielegalne użycie niektórych substancji nie ma nic wspólnego ze stosowaniem ich w warunkach szpitalnych. Wszyscy wiedzą, że morfina niesie ulgę ciężko chorym. Jednak jest to co innego niż używanie jej dla przyjemności. Nikt nie kwestionuje jej działania przeciwbólowego. Także konopie są lekiem. Co roku liczne ruchy domagają się legalizacji. Walczą między innymi o to, by niektórzy chorzy mogli palić marihuanę. Skutki uboczne leków są dość nieprzyjemne. Zorientowałem się, że marihuana może je zniwelować. Nie rozumiem, czemu ktoś miałby mi tego bronić. Komunikat Ministerstwa Zdrowia musi być bardzo ostrożny. Jeśli mamy pacjenta umierającego na raka, który potrzebuje marihuany, byłoby nieetycznym zakazywać mu spożycia z powodów politycznych. W Kanadzie, w Australii i w Europie chorzy na AIDS lub raka żądają prawa palenia jointów w celu zmniejszenia bólu i nudności.
Marihuana jest narkotykiem i daje skutki, których ludzie nie mogą tolerować w codziennym życiu. Nie chcemy środka przeciwbólowego do codziennego stosowania, prowadzącego do utraty pamięci. W pracy nastąpiłaby katastrofa. Alfredo, Anelisa, queria aproveitar o momento para pedir em casamento a mão da Natália. A maconha mata de vergonha. Nie będziemy dyskutować, czy korzystanie z marihuany dla rozrywki jest niebezpieczne, czy nie. Układ endokannabinoidowy jest dobrym celem dla nowych leków. Kwestie związane z bólem to dziedzina, w której badania nad kannabinoidami okażą się bardzo ważne. Należy stworzyć środek przeciwbólowy, który nie miałby skutków ubocznych, nie wywoływałby euforii, dezorientacji lub zaników pamięci towarzyszących THC. Problem z konopiami leży w tym, że wdzierają się do mózgu i stymulują wszystkie receptory bez wyjątku. Naukowców nie interesują więc konopie jako takie. Także poza mózgiem znajdują się receptory kannabinoidowe. W układzie pokarmowym, w narządach płciowych, w mięśniach i w tkance nerwowej odpowiedzialnej za regulację bólu. Badacze chcą działać bezpośrednio na te receptory, wpływając na poziom endokannabinoidów, na przykład anandamidu. Daniel Piumelli stworzył lek przeciwbólowy uderzający w receptory w zasięgu lokalnym. Testował go następnie na szczurach, podwiązując im nerw kulszowy. To zwierzę nie otrzymało żadnego leku. Obolałe ledwie się rusza. Stworzyliśmy roztwór w formie żelu czy kremu dla ludzi cierpiących na rwę kulszową lub artretyzm. Zaskakujące, zwierzęta leczone substancją kannabinoidową zachowywały się, jakby straciły wrażliwość na ból. Szczur zachowuje się, jakby był całkiem zdrowy. Taką maścią można by leczyć bóle oporne na inne leki. Na przykład dotkliwe cierpienia spowodowane urazami nerwów albo amputacją kończyn. Badania nad układem kannabinoidowym pozwolą znaleźć jeszcze bardziej niezwykłe zastosowania. Kannabinoidy mogą się okazać pomocne w leczeniu lęku i depresji. Doświadczenia na zwierzętach dowodzą, że jeśli zablokujemy dezaktywację anandamidu i podniesiemy jego poziom, zamiast skutków prowokujących aktywację receptorów kannabinoidowych, uzyskamy skutki selektywne, w tym istotne działanie przeciwlękowe u zwierząt.
Kiedy anandamid wypełni już swoją misję w synapsie, wraca do neuronu. Zostaje następnie wyeliminowany przez inne substancje. Gdyby lek zapobiegał temu zniszczeniu, anandamid działałby o wiele dłużej. To nie znaczy, że u ludzi będzie podobnie, ale mamy punkt wyjścia do tworzenia nowych składników, które dadzą być może lek przeciwlękowy. Nie spodziewam się, by stworzenie anksjolityków i środków przeciwdepresyjnych na bazie kannabinoidów było proste lub miało nastąpić w ciągu najbliższych 2-5 lat. Jednak sądzę, że za 10-20 lat środki przeciwko zaburzeniom neuropsychiatrycznym oparte na układzie kannabinoidowym będą stosowane na szeroką skalę. Co dziwniejsze, odkrywamy dziś, że niektóre choroby są wynikiem rozregulowania układu kannabinoidowego. Podwzgórze zawiaduje apetytem. Naukowcy dowiedli, że endokannabinoidy mogą działać także w tym regionie. Ta właściwość może służyć do leczenia otyłości. Pewna firma farmaceutyczna ma w najbliższym czasie wypuścić na rynek nowy lek przeciwko otyłości, inspirowany badaniami nad konopiami. Doceniam dziś naukę bardziej niż kiedy byłem młodszy. Jak bardzo może być użyteczna dla wszystkich, zdałem sobie sprawę, gdy sam zostałem naukowcem. Pojąłem, że naukowa brać pragnie zrozumieć ludzkość i nieść jej pomoc, szczególnie w dziedzinie medycyny. Trzeba wszystkim przekazywać wiedzę. Musi ona pociągnąć za sobą zbiorową świadomość, bo bez tego nigdy nie będzie świadomości politycznej. Odkrycia poczynione w laboratoriach nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji o zdrowiu publicznym. A przecież właśnie to się liczy. Spór o kannabinoidy był przez lata podporządkowany argumentom politycznym. Lecz dziś nie może się obyć bez danych naukowych. Prace laboratoriów, wciąż słabo znane opinii publicznej, mogą zasadniczo zmienić nasz stosunek do konopi. Naukowcy robią niezwykle szybkie postępy w zrozumieniu działania kannabinoidów, a badania otwierają szerokie perspektywy przyszłej walki z bólem. Dla badaczy prawdziwa rewolucja biologiczna już się rozpoczęła.